Za chwilę zapraszam Państwa na dalszy ciąg bloku informacyjno-publicystycznego, ale kończąc to wydanie, w imieniu organizatorów zapraszam na charytatywne wydarzenie Wrak Race, jakie zaplanowano na najbliższą niedzielę w Tolko. To tylko przedsmak tego, co faktycznie zadzieje się w najbliższą niedzielę, 23 kwietnia, na specjalnie przygotowanym torze w Tolko. Będzie głośno, widowiskowo, a przy tym charytatywnie, co jest możliwe, gdy przy organizacji działa wiele wspierających się osób, instytucji i sam gospodarz gminy. Jako włodarz gminy od początku, jak pojawiały się jakieś akcje charytatywne, zawsze z chęcią się włączam i w miarę naszych możliwości tutaj staramy się każdą akcję wesprzeć, czy to w postaci jakiegoś dofinansowania tych akcji, czy w postaci sprzętu, który pomoże przygotować, tak jak w tym wypadku, teren pod ten rajd, także no staramy się jak możemy, żeby pomóc. Wszystkie ręce na pokład ruszyły w związku z organizacją pierwszej edycji tego wydarzenia, jakim jest Wrak Race. Wrak Race polega na wyścigu aut technicznie starych, takich typowych złomów, ale które nadają się jeszcze do dalszej jazdy. Chłopaki startują teoretycznie po 6 aut, dojeżdżają na metę, uzyskując liczbę punktów i po prostu przechodzą dalej. Półfinały, finały, no i na koniec ustalamy 3 najlepszych zawodników albo zawodniczek, bo też mamy zapisane zawodniczki. Myślę, że to będzie w naszym rejonie pierwsze takie wydarzenie. Na pewno tego wydarzenia tutaj nie było wcześniej. Na pewno zapewnimy moc atrakcji, dużą adrenalinę, dużo głośnego ryczenia tych aut, bo te auta polegają na swojej mocy, na swojej w jakimś tam stopniu przerobieniu. Te auta podczas wyścigu zderzają się, oczywiście nie jest to nic groźnego, to są takie typowe obcierki, no ale to na tym polega ta cała adrenalina związana z tymi wyścigami. No. Oczywiście będzie bezpiecznie tak dla zawodników, jak i publiczności, która z pewnością tłumnie przyjedzie do miejscowości Tolko w najbliższą niedzielę podziwiać zmagania na torze, poczuć smak przejażdżki offroad czy smakołyków z przygotowywanych stoisk gastronomicznych. Zapraszamy wszystkich na Wrak Race'a w Tolko 23 kwietnia. Będzie punkt gastronomiczny, który będzie ustawiony wzdłuż toru. Będą kiełbaski, będą ciasta, grill będzie. Zaczynamy sezon grillowy, więc możemy zacząć właśnie na Wrak Race'ie. Wiele właśnie tych imprez odbywa się dzięki i głównie dzięki wsparciu kół gospodyń wiejskich, które z chęcią się wystawiają i wspierają te akcje. A wesprzeć będzie mógł każdy, wrzucając datek na wejściu, korzystając z oryginalnych przejazdów czy kosztując smaczne posiłki i ciasta, bowiem cały dochód przeznaczony jest na leczenie Łukasza, 8-letniego mieszkańca naszego regionu. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Bartoszyc, gminy na wydarzenie w Tolko. Będzie naprawdę dużo atrakcji dla dzieci, będzie dużo atrakcji, będzie ekipa złomowisko.pl, będzie pan Edek przyjedzie, Lucyper Mariusz, czyli Potaczała, którzy będzie się mogli z nimi piątkę sobie sprzebić, posiedzieć, porozmawiać, zdjęcie zrobić. Będzie się działo. Zapraszam serdecznie.